Najwięcej atrakcji Poznaniacy znajdą w niedzielę na poznańskich targach, czyli tam, gdzie działa sztab ławica. Warsztaty, animacje, pokazy mody i konkurencje sportowe rozpoczną się o godzinie 10. Zabawę będzie można połączyć z zadbaniem o zdrowie, bo w pobliżu będzie możliwość wykonania prześwietlenia płuc, zbadania gęstości kości, wykonania mammografii czy oddania krwi. Strażacy ochotnicy z Krzesin i Lusowa przeprowadzą symulację akcji ratunkowej, a ratownicy medyczni przeszkolą Chętnych z udzielania pierwszej pomocy. Miłośnicy aktywności fizycznej też znajdą na MTP coś dla siebie. O 10 wystartuje rowerowy zawrót głowy. Najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej w hokeju czy tańcu. Tradycyjnie już podczas finału Wośp odbędzie się bieg Policz się z cukrzycą. Zawodnicy na 5-kilometrową trasę wyruszą o 11. Można biec, iść z kijkami lub maszerować. Wystarczy wrzucić minimum 40 zł. Do puszki wolontariusza Wielkiej Orkiestry. W Poznań Kongres Center o godzinie 13 startują licytacje. Tu będzie można zdobyć m.in. unikatowe złote karty Peka, rękodzieło i gadżety WOŚP. Jedną z licytacji około godziny 15 poprowadzi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Na scenie głównej, która stanie na placu PWK, wystąpią m.in. Golden Life, Peja czy Organek. Nie zabraknie również wyjątkowego światełka do nieba czyli Tytki z Glancem. Uczestnicy otrzymają papierowe torebki z sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które podświetlą punktualnie o godzinie 20.